kochani, przychodzę dzisiaj do was z nowym filmem. Sorry za te dźwięki z zewnątrz, ale mam okna pootwierane, także mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. Jak widzicie, trzymam przed sobą wielkie pudło z H&M-u i generalnie będziemy dzisiaj mierzyć letnie stylizacje ze strony internetowej, które jakby stricte były na stronie. Ja zamówiłam całe stylizacje, oczywiście oprócz tam butów i jakichś tam dodatków. Ale jak było tam, wiecie, sorki, trzy kompletowe, nie wiem, outfit, no to właśnie one tutaj są. Także zobaczymy, jak to będzie na mnie wyglądało. Mam nadzieję, że dobrze, ale to sprawdzimy wszystko razem. Oczywiście chciałam dla przypomnienia powiedzieć o subskrypcjach, komentarzach i zostawienia jakiegokolwiek śladu po sobie. Będzie mi bardzo miło, oczywiście w komentarzach jak zawsze podlinkujcie mi albo napiszcie, gdzie chcecie, żebym zrobiła kolejne hole zakupowe, które chcecie ze mną jakby razem przymierzać. Ja to chętnie dla was zrobię. W każdym razie, no, zabieramy się do roboty. Jeszcze tylko może powiem, bo nie wiem, czy to powiedziałam, bo jest to jeden wielki karton ubrań. Dlatego ja rozdzielę ten haul na dwa filmy. Także pod tym filmie za chwilę pojawi się kolejny film, żeby wam się to lepiej oglądało w małej przerwie czasowej niż film 50-minutowy, jakbym miała to wszystko teraz przymierzać. Także zabieramy się do roboty. Okej, słuchajcie, ja to teraz sobie wszystko już ładnie wyciągnęłam z pudła. Będę teraz wszystko przed wami otwierać. Podkleję wam zdjęcia stylizacji, bo generalnie mam jedną stylizację, która się składa z trzech kompletów, z trzech różnych rzeczy. No i generalnie w ogóle nie wiem, czy to nie będzie za małe, no chociaż się rozciąga. W każdym razie wszystko wam podlinkuję w opisie filmu, jeśli chodzi o produkty. I wstawię wam zdjęcia stylizacji gdzieś tu po bokach, jak one wyglądały i jak one będą wyglądały na mnie. W każdym razie, no to wygląda tak, jest to przez najzwyklejszy top dzianinowy. On, słuchajcie, kosztował, będę się tutaj tym wzorować, on, słuchajcie, kosztował 39 zł. Także wygląda on tak, ja zamówiłam sobie rozmiar L, tak jak to było sugerowane na stronie. Także no, jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. No ale tak. Dobra, to jest pierwsza rzecz. Wybieramy się za kolejne. Słuchajcie, kochani, tutaj sobie już rozpakowałam pierwszy top. On wygląda tak. I jeszcze raz wam wspomnę może o tym, że zamówiłam jedną rzecz. Sorki za to szczekanie. Zamówiłam jeden outfit, który składa się z trzech różnych rzeczy. Dlatego to jest właśnie jedna z nich, jest to top, zwykły, dzianinowy, rozciąga się. Jest to rozmiar L, no wygląda na malutki, no ale ciekawe, jak on będzie wyglądał na mnie. Także zabieramy się do następnej rzeczy, ale jeszcze wam tylko wspomnę, że to kosztowało 39 zł. Kolejną rzecz muszę rozpakować, ponieważ jeszcze tego nie zrobiłam. Jest to kamizelka. To jest właśnie kolejna rzecz tego naszego setu. Nie mam wyjścia, jak to będzie wyglądała. Jest przeogromna. Słuchajcie, ja wam podlinkuję, może nieco co podlinkuję, ale pokażę wam, jak te stylizacje gdzieś tu po bokach wyglądała na stronie H&M-u i może wam to trochę, wiecie, pomoże sobie zwizualizować, jak to wygląda na mnie. No to wygląda na przeogromne, no miało to być niby oversize, no ale zobaczymy. W każdym razie zaraz wam jeszcze powiem, ile to kosztowało, bo oczywiście na metkach tego tutaj nie będzie. Kurtka koszulowa bez rękawów, ona tak się dokładnie nazywa, kosztowała 100 zł i było na nią 40 zł. Rabatu, bo ona była na wyprzedaży. Tak jak poprzednie rzeczy, wszystko też wam podlinkuję. Kurtka wygląda tak. Kurtka, ja bym bardziej nazwała kamizelką, no ale faktycznie jest taka jeansowa. Jest to kolor, zresztą widzicie, taki, on trochę przekłamuje w kamerze, ponieważ ja tutaj mam światło, bardziej wygląda na taki trochę żółtawy, ale ona jest praktycznie biała, słuchajcie.
No ale dobra. Zabieramy się za kolejną rzecz. Następna rzecz to są, słuchajcie, bajkery. Ja w swojej szafie nie mam ani jednych bajkerów jeszcze. Nie mogę się zdecydować na jakieś konkretne, także zakładam, że to też może być jeden wielki niewypał. Nie mam pojęcia, jak ja w tym będę wyglądała. Zakładam, że przekomicznie. Tym bardziej, że przez taki, o Jezu, to się strasznie rozciąga. Taki materiał, to wszystko widać. Wszystko prześwituje. No ale dobra, będziemy mierzyć. To jest w ogóle ten 50% recycled polyester. Okej. Okay. Fajnie. One kosztowały, zaraz wam powiem. Shorty z dzianiny w prążki 60 zł. 59,90. I ja też mam rozmiar L. Ja się sugerowałam, słuchajcie, rozmiarami, które były mi proponowane w mojej aplikacji, ponieważ tak mi po prostu najłatwiej. Nie patrzyłam na opinie, w ogóle nie wiem, czy zauważyłyście dziewczyny w aplikacji, ale tam nie widać opinii już wcześniej zakupionych tam przez dziewczyny produktów. One dopiero są widoczne na stronie internetowej, co mnie czasami irytuje, no bo wiecie, na stronie internetowej, jak wchodzimy sobie te opinie, to jest po prostu łatwiej jakby no, dokonać tego zakupu, no bo wtedy wiemy, co jest fajne, co jest niefajne. Bo dziewczyny stawiają mi zdjęcia i własne komentarze. Nie lubię opinii, gdzie są tylko wystawione gwiazdki, nie wiem jak wy, bo niby okej, okay, no ale wiecie, no każdy jest inny. Chociaż tutaj i tak trzeba, wiecie, kupować, żeby wiedzieć, co jest co. I najlepiej to po prostu przemierzać. Dlatego ja to robię za was, żebyście miały odzwierciedlenie, jak niektóre produkty wyglądają nie na modelkach. Kolejną rzeczą, nienawidzę otwierać tych plastikowych. W ogóle nie rozumiem, po co to jest pakowane w te plastikowe torby. Wszystko przychodzi w papierowym pudle, ale rzeczy są zapakowane w plastikowe torby. Ja rozumiem, że to jest jakaś, wiecie, no, żeby chronić te produkty, ale uważam, że można to zrobić zupełnie inaczej. Także handem wywołuję was do zmiany plastiku. Kolejną rzeczą jest sukienka żółta z buwiastymi rękawkami. Ona tu ma taką jakby taka hiszpanka. Ona jest w ogóle z lenu. Len. Blended. Tak to na mnie będzie wyglądało. Czy się jak będzie wyglądało, to zaraz sobie zobaczymy. Słuchajcie, to jest rozmiar chyba 44, z tego co kojarzę, tak? Także no od L do 44 mamy tutaj super przeskok. Ale wyglądałoby, że chyba byłaby ok. No chociaż coś mi mówi, że będzie prześwitywała. Zaraz wam jeszcze powiem, ile ona kosztowała. Sukienka z odkrytymi ramionami kosztowała 100 zł. Także no nie ma tragedii. Tak ona wygląda. Wszystko, tak jak wcześniej wam powiedziałam, podlinkuję wam pod filmem. I ostatnią rzeczą na dzisiejszy haul, bo tak jak powiedziałam, resztę sobie zrobimy w kolejnym filmie, także pamiętajcie, żeby zasubskrybować i żeby zostawić po sobie ślad, a wtedy dostaniecie też powiadomienie, że dodałam kolejny film z H&M-u. W ogóle ostatnio dużo mam tych filmów z H&M-u, no ale jakoś tak fajne mają rzeczy i mówię, dobra. Jedziemy z tym. Słuchajcie, to jest wielki, długi kombinezon. On ma bardzo przyjemny materiał. Może wam go tutaj zbliżę. O, tak to mniej więcej wygląda. Bardzo fajnie się prezentuje. Słuchajcie, to jest rozmiar M. Także widzicie, jaka jest rozbieżność rozmiarów. Od M do 44. Zaraz wam tylko powiem. Ile on kosztował? Szeroki kombinezon jasno-niebieski kosztował 80 zł niecałe, także no jeśli okaże się ok, no to uważam, że to jest bardzo super cena. Jakieś wiecie teraz klimaty greckie, idealnie by się wpasował, uważam, klimat. Dobra dziewczyny, w takim razie ja wskakuję w te wszystkie rzeczy, zaprezentuję wam, jak to będzie na mnie wyglądało. Jakbyście pytały, to ta sukienka jest zakupiona w Zarze. Ułatwię wam już to. Także do zobaczenia za sekundę. A więc dziewczyny, jestem.
Tak wygląda cała ta kamizelka. No wygląda bez niczego, w sensie ona jest w ogóle strasznie długa. Ja może opuszczę was troszeczkę, poczekajcie. Tak chyba będzie lepiej, bo się troszeczkę tutaj oddalę. Tu w ogóle, słuchajcie, te spodnie są przewygodne, ale wszystko mi się tutaj opina. Wszystko, widzicie, jak to wygląda. No dla kogoś, kto nie ma brzucha, uważam, że będzie to wyglądało fajnie. No ja, mija to odcięcie, mi się tutaj średnio podoba. Chociaż powiem wam, że no są kozacko wygodne. Jeśli chodzi o tą kamizelkę, no to słuchajcie, ona nie ma tutaj w ogóle kieszeni. Ogólnie nie wygląda to źle, uważam. Bywało gorzej, jeśli chodzi o różne outfity. Ale ona jest taka, słuchajcie, prosta. W sensie, jeśli lubicie takie oversize bez żadnego kształtu, no to jak najbardziej jestem na tak. Ja jak się tak widzę, tak wiecie, samo to, no to chyba, nie wiem, no coś w tym jest, że chciałabym to zostawić, ale coś też, no nie wiem. Nie wiem, tutaj ten top, słuchajcie, ja go założyłam na stanik, no to się w ogóle wszystko, słuchajcie, no tutaj naprawdę jeszcze dużo wejdzie, ale no mówię, ja wiedziałam, że to jest taki materiał, który się będzie opinał, no i właśnie tak jest. Tutaj mam to założone na stanik, ja mam czarny stanik właśnie teraz, także wszystko tutaj widać, no ale już nie będę zmieniać, jeśli chodzi o te przymiarki. Wiadomo, że można sobie założyć białe albo w ogóle. No nie wiem, no dajcie znać, co o tym sądzicie. Czarne kolarki też uważam byłyby fajne. No ja ze względu na to, że one tu są takie białe i tak mi to wszystko tutaj odznaczają, no to nie, wiadomo, że ta kamizelka zakrywa, ale to chyba też nie o to chodzi, żeby sobie zostawić jedne kolarki po to, żeby nosić jedną kamizelką. Ale no generalnie powiem wam, dziewczyny, że jeśli chodzi o wygodę tego, to jest po prostu sztos. Ja 10 na 10, jeśli chodzi w ogóle takie lunchowanie w domu, to po prostu naprawdę teraz jak jestem, to nawet tego nie ściągała, bo jest przewygodne. Serio, jeśli chodzi o wygodę nawet z tym, to no sztos, tu mi się coś zawija, ale nie, no jeśli chodzi naprawdę o wygodę, to 10 na 10, także no dajcie znać, jak wam się to podoba, w ogóle zbliżę wam może kolor, chociaż widzicie, że on trochę jest przekłamany w tej kamerze. No ale tak, tak to się właśnie prezentuje, tym wygląda, tak. No i fajnie tutaj są, uważam, podkreślone. Nie no, ogólnie to jest sztos. No ale chyba nie dla mnie. Chociaż jeszcze to przemyślę właśnie po takim chodzeniu po domu albo na jakieś takie wypady rowerowe czy coś. To fajnie. Dobra, następna rzecz. Słuchajcie, dziewczyny, ta sukienka to jest w ogóle jakiś dramat. U mnie w domu jest teraz w ogóle gorąco. Ja nie ściągam tego stanika, ale powiem wam, że u mnie w domu jest teraz bardzo gorąco. I założenie tego lnu na siebie to jest po prostu jakaś trauma. On w ogóle jest tak gryzący przede wszystkim. Jest to tak nieprzyjemne. Ja w ogóle się tu nie mogę dopiąć przez ten upał, to w ogóle nawet nie chcę się z tym siłować, chociaż wiem, żeby się dało, bo to jest jeszcze dużo, dużo materiału. Ale to już mniejsza z tym. W ogóle słuchajcie, jestem w tej mam ochotę coś z siebie ściągnąć w trybie natychmiastowym. Tutaj mi wszystko się opina. Sukienka na długość uważam jest idealna. Także komu len nie przeszkadza i go nie będzie gryzł. I ogólnie no to serdecznie polecam, bo uważam, że kolor sukienki jest sztosem. Ja w ogóle lubię się w żółtym. Sorry za te ramionczka od stanika, no tak jak już powiedziałam, nie będę tego ściągać. No w każdym razie tak to wygląda. Nie uważam, żeby to było coś wow. Uważam, że za chyba stówkę, tak? Jak wam wcześniej mówiłam, można kupić coś o wiele ciekawszego. Tak to w ogóle z bliska wygląda. No nie. Coś z ten H&M, słuchajcie, ostatnio, jeśli chodzi o te materiały.
Bo pamiętam, że w ostatnim filmie też miałam jakiś problem z gryzącym. O Jezu, aż słuchajcie, nie mogę, chcę to ściągnąć z siebie. Serio. Nie wiem, czy wy też tak macie z niektórymi. Nie, niekiedy swetry w zimę są właśnie takie, że zakładacie i chcecie od razu je ściągnąć, bo was tak kuje. No te rękawy mnie strasznie tutaj gryzą. No nie. Chyba nie. W sensie w ogóle nad czym ja się zastanawiam. No ale w każdym razie chcę wam pokazać, no jak to wygląda na mnie. No nie wygląda to ciekawie. Bywało lepiej. I no tak. Także dobra, zabieram się na ostatnią naszą rzecz. W sumie to nie trwało to chyba jakoś bardzo długo, no ale w każdym razie chyba lepiej wam się ogląda krótsze filmy niż dłuższe. Dlatego tak jak nadal zostaję przy swoim założeniu, że mamy dwa hole z Handemu, ale jedna paczka. No i dobra, no i idę właśnie przymierzyć ostatnią rzecz. Może ona się okaże hitem hitów. No, także tak. A więc kochani, jestem. Nie wiem, jak mam wam zaprezentować całe to, ale no czuję się w tym śmiesznie. Takie są nogawki, także trochę takie, wiecie, od piżamy. Chociaż teraz takie dzwonowate nogawki są fajne, ale uważam, że tutaj jest tego po prostu za dużo z dwóch stron. Macie, wiecie, takie no duży nadmiar materiału. Tu słuchajcie, gdyby to nie było związane, wiadomo, że no po co to jest, to wygląda jak taki... To się chyba rampers mówi dla dzieci. No wygląda to przekomicznie. Wyglądam trochę jak taka pani z horroru, która idzie właśnie straszyć ludzi. Jeśli sobie tego właśnie tutaj nie zwiążę. Ogólnie no jest to przewygodne, jest to przemiłe. Uważam, że no, materiał oddycha i naprawdę mi się to przyjemnie na sobie nosi. W ogóle ma kieszenie. Także jeśli chodzi o za tą kwotę, na właśnie takie upalne dni, żeby was się, wiecie, nic nie kleiło, bo ja na przykład jak też wiem, że będę używać jakichś publicznych w ogóle, wiecie, rzeczy, żeby sobie usiąść, ławeczki, to tamto, to nie lubię siadać gołą nogą i to jest właśnie super. No ale to... Szkoda, że wam nie mogę się pokazać tak... O, może tak widać bardziej. No, wygląda to śmiesznie. Najbardziej to właśnie mówię wam te nogawki. Jakby widzicie, że tu się kończy noga, a tu tyle tego wisi. I za dużo tego materiału wisi, bo jak się chodzi, to naprawdę czuć, że jest trochę ciężko. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale ten materiał się obija o wasze nogi i jakby to, gdy jest go trochę jakby w nadmiarze, no to super, ale jeśli macie z dwóch stron taki nadmiar, może rozmiar mniejszy też by coś tu zmienił, nie wiem, ale no generalnie tutaj, no to widzicie. No, taki nietoperz. No nie wygląda, znaczy się... Nie wiem jak to w sumie wygląda, ale no chyba się w tym nie czuję i chyba bym w tym nie wyszła na ulicę. Jak jest zawiązane, no to już bardziej, prawda? Ale... Tak... Wiadomo, że wszystko co będzie jakoś tam wystylizowane, no to będzie też wyglądać lepiej niż jakbym miała wyjść o... Tak, no nie? No bo to w ogóle jest tragedia. Ale no tutaj już ten pasek też robi dużą robotę, te kieszenie w ogóle też są super. No jeśli chodzi o kwotę, wiecie, 70 zł za to, no to uważam, że jest naprawdę super. No ale raczej to ze mną chyba nie zostanie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie, a może któraś z was to ma i już wie, jak z czym to nosić, bo ja tak... No słabo to widzę, jeśli chodzi o to. Jakaś fajna torebka, no okej. Biała na przykład, do tego cięższe buty może, albo jakieś właśnie lekkie klepeczki też by było ok, no ale jednak to chyba nie to, wiecie. Każdy ma swoje jakieś takie upodobania, tu się też w ogóle dziwnie układa. Widzicie to? No, w każdym razie to by była ostatnia rzecz. Dajcie znać, jak wam się to wszystko podobało. Czy może macie te rzeczy, czy miałyście w planach je kupić, a dzięki mojemu filmowi nie będziecie tego kupowały, albo odwrotnie. W każdym razie dziękuję wam za oglądanie. Jeszcze raz chciałabym przypomnieć o subskrypcji. Jeszcze raz chciałabym przypomnieć o zostawieniu komentarzu, lajków w dół, w górę. O jakiejkolwiek opinii, słuchajcie, będzie mi bardzo miło. No i tak, no, a ja idę dalej dla was nagrywać
Następne kilka produktów, które też przyszło z handem, żeby Wam się to właśnie przyjemniej oglądało. Także kochane, dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia za chwilę w kolejnym filmie też z handemu. Buziaki!